młodszy brygadier Robert Jorgas, dowódca jednostki ratowniczej gaśniczej nr 2 w Legnicy. Zostaliśmy zadysponowani do pożaru mieszkania na poddaszu. Po przyjeździe na miejsce zdarzenia okazało się, że dwie osoby ewakuowały się przed naszym przybyciem. Strażacy dostali informację, że w środku są jeszcze zwierzęta. Strażacy weszli, zastali mieszkanie objęte całkowicie pożarem. No, ewakuowaliśmy dwa koty, jednego psa. No, kot i pies przeżyły. Jeden kot zdechł. Jedna osoba, która się ewakuowała z mieszkania, została poparzona, bo próbowała ugasić pożar. Matka, która przybyła na miejsce do tej dziewczyny, która się ewakuowała ze środka, no, źle się poczuła, samopoczucie i została też zabrana do szpitala. 6 jednostek straży pożarnej. No, w tej chwili będzie, gdy pożar mamy zlokalizowany, będziemy tam dogaszali, jeszcze musimy pousuwać te spalone części, elementy z mieszkania. Sprawdzamy, czy pożar nie przedostał się na poddasze, dlatego chcemy ustalić, czy są jeszcze gdzieś ogniska, zarzewia ognia i wtedy będziemy dogaszali całkowicie, bo nie możemy odjechać, póki nie mamy pewności, że nic się tutaj nie dzieje. Na miejsce ma przyjechać grupa biegłych z policji, nasze działania tylko jak zabezpieczymy miejsce zdarzenia będą zakończone, dalsze czynności będzie prowadziła już policja na miejscu.